Palm trees, warm breeze, yeah, that's just my vibe. Long hair, ocean air, yeah, it feels just right. Now you're hitting on my phone and I'm hitting up your spot. Driving down the coast, yeah, it's too damn hot. I said I'd call you back, I guess I forgot. Wake up. Wake up. Okej. Widzicie te bagaże? To jest wyjazd na dwa dni, ale moja żona pakowała. Zasady panujące w szkockich kawiarniach. Zjechaliśmy w bok z drogi, jechaliśmy parę kilometrów, no parę mil. Przyjechaliśmy do pewnej kawiarni. Jest za minutę dziewiąta, która jest otwarta od dziewiątej. I pani powiedziała, że jest nieotwarte, bo jest jeszcze minuta do otwarcia. No i właśnie upłynęła ta minuta i otworzyli. Patrzcie się, jakie toalety mogą być edukacyjne. Przy drożnej toalecie dowiedziałem się, że ludzkość hoduje psy od 10 tysięcy lat. Palm trees, warm breeze, yeah, that's just my vibe. Jeżeli oglądaliście moje vlogi z Cornwalli na południu Anglii, byliśmy w lipcu, z rodzinką byłem w lipcu, to generalnie pokazywałem wam też plaże. Te plaże wyglądały praktycznie identycznie i no, ciekawostką jest to, że te dwa wybrzeża, czyli północne wybrzeże Szkocji od południowego wybrzeża Anglii, dzieli przeszło 1000 km, a te wybrzeża są praktycznie identyczne. Sango Bay, czyli zatoka Sango i plaża Sango Beach. No to jest jedna z najbardziej spektakularnych plaż, spektakularnych zatok na końcu Highlandów, także tak powiem. No Highlandy dla osób, które nie są ze Szkocji lub no nigdy tutaj nie były, nie odwiedzały tego miejsca, no to są szkockie góry, które... I was trapped in a worldless in gravity. It's a big mistake for a good temper like me. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not again. You know, hey. Bardzo podoba, rodzince mojej też. Żona jest zachwycona, Kacperek jest zachwycony. I powiem wam szczerze mówiąc, że no, mieszkam 12 lat w Szkocji, nie byłem w tym miejscu jeszcze. To był zawsze mój cel, aby pojechać tak daleko. No tu się kończy Szkocja i dalej już nie ma lądu. No dobrze, po drodze będziemy mieli jeszcze Wyspy Owcze, Shetlandy, a później już będzie Skandynawia. Także tu jest koniec lądu, koniec Szkocji. I jeżeli ktoś, tak jak wspomniałem, chce zobaczyć dziką Szkocję, to koniecznie musi tutaj przyjechać. Tak jak mówię. A tobie jak się podoba? Super. W skali od 1 do 10? 11. 8 tylko. Kacperku, chodź tutaj, przejdziemy tędy, bo jest akurat odpływ i możemy na tą drugą plażę przejść. Chodź, zobaczymy, ok? I was trapped in the world's gravity. It's a big mistake for a good... Idziemy po takim starym drewnianym pomoście. Coś takiego, tuż nad przepaścią. Mam nadzieję, że się nie zawali. Ale muszę wam pokazać to. Nie moją gębę, tylko to.
Okej, okay. 12-latek mnie wyzwał. Będziemy biec, zobaczymy, czy jeszcze moje stare kości i mięśnie dają radę. Okej, okay, race? Tak. Go! Patrzcie się, gdzie on już jest. Jakieś 15 metrów przede mną. Finally, udało nam się w tej dziurze znaleźć jakiś taki mały hotel i podobno tam możemy coś zjeść. No to fajnie. Ale z tą dziurą to żartowałem, w tym pięknym, dzikim miejscu. Naprawdę jest tu bardzo pięknie, a udało nam się znaleźć jakąś małą restaurację, więc myślę, że coś po prostu zjemy na ciepło. Restauracja z widokiem na uliczkę. Restauracja, bar w typowo szkockim stylu. Problemem Szkocji jest to, że no, generalnie Szkoci nie mają takiego bardzo tradycyjnego, jeśli chodzi o jedzenie. No słuchajcie, ja wiem, że tutaj może ktoś powiedzieć, że przecież mają haggisa na przykład, no ale to nie jest tak, że jedziesz do Włoch i zajedziesz na jakąś prowincję, na jakąś wioskę i znajdziesz jakąś małą, rodzinną restaurację, gdzie zjesz po prostu pizzę wypiekaną od 200 lat w ten sam sposób, czy pastę robioną od 150 lat w ten sam sposób. No tu jest zupełnie inaczej. Tutaj jesteśmy, tak jak mówiłem, w dziczy, na północy Szkocji, w miejscu, w którym no, tak naprawdę świat się kończy, przenośni. Dostaliśmy menu i w menu były tak, łosoś. Łosoś na 4 czy tam 5 różnych sposobów. Nie gardzę łososiem, bo łososia bardzo lubię. Natomiast łososia jestem w stanie zjeść na całym świecie i to nie jest takie szkockie. A poza tym łososiem w menu był burger, cheeseburger i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 20-25 odmian cheeseburgerów, burgerów. Więc no sami rozumiecie, co mam na myśli. No ale jak człowiek jest głodny, to zje wszystko, no prawie wszystko. No niestety, no nie chcę tutaj obrażać Szkotów, bo bardzo ich lubię, ale no nie mają oni takiej tradycyjnej kuchni, o której można by powiedzieć, że wow, zjadłem coś super świetnego szkockiego. No, niestety kuchnią nie mogą się podpisać, ale krajobrazy, widoki, ogólnie kraj jako całość jest mega, jest na piątkę z minusem. A minus daje za właśnie brak takiej wyraźnej, pysznej kuchni, którym mogliby się poszczycić. Szczerze mówiąc, to jest taka jawna nieodpowiedzialność jechać tak daleko na północ Szkocji, podróżując po takiej dziczy i wziąć tylko trochę suchego prowiantu i wody. Znaczy wody wzięliśmy bardzo dużo, ale suchego prowiantu tak nie za dużo i nie wiem, na co ja liczyłem, że znajdę tutaj szereg restauracji obok siebie do wyboru, do koloru. To jest free? Zjemy porządnego burgera. Taka, jeśli chodzi o jedzenie, to takie typowe dla Szkocji to jest to, że mają takie wielkie, grube frytki. No generalnie w Polsce robimy mniejsze frytki, no oni takie grube. Ta jest jeszcze cienka, bo bywają jeszcze grubsze, dosłownie jak pół ziemniaka. Smakują jak fryjak. To nie jest to, że ja reklamuję teraz fast food, bo w żadnym wypadku nie reklamuję fast foodów. Po prostu w tej sytuacji jesteśmy tak głodni i tak nam się chce coś ciepłego zjeść, że burger w tym momencie wydaje się być no, zbawieniem dosłownie. Ale żeby było jakby bardziej jasne, to nie jest klasyczny burger, to jest chicken burger. Tutaj jest kawałek kurczaka opanierowanego. Majonez, jakaś skromna sałatka i te frytki. Nie jest źle. Kiciuś. Znaczy nie pod rękę. Ale ładne umaszczenie ma. O, od razu przyszedł. No ja myślę, że on po prostu prosi o jedzenie. Was prosił i teraz mnie prosi. No nie mamy niestety nic dla ciebie. Ale pewnie... Don't worry, we can do tomorrow. Jakby ktoś wątpił, to kakaowce rosną w Szkocji. Na górze Cocoa Mountain. No właśnie, jak kiedykolwiek słyszeliście o Szkocji, że jest dziko, że jest surowy krajobraz i nie ma tak naprawdę żywej duszy, no to tak właśnie tutaj jest. No w tym momencie zrobiliśmy już 450 km od Edynburga.
jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma żywej duszy oprócz nas, no przejeżdżają tylko inne samochody. Najbliższy, ostatni dom, jaki mijaliśmy, to był jakieś 60-70 km stąd. Poza tym widzieliśmy kilka opuszczonych budynków. Szczerze mówiąc, nie wiem, co w nich było, co one oznaczają. No ale nikt tutaj nie żyje, nie ma tu stacji benzynowej, sklepu, no niczego, kompletnie niczego. No prawdziwa szkocka dzicz i szczerze polecam, jak będziesz w Szkocji, będziecie w Szkocji, no to po prostu musicie to zobaczyć. To jest must see. Udało nam się na żywo jelenia zobaczyć, właśnie tu w tych Highlandach, żyjący sobie dziko, spokojnie. No niesamowite, rzadki widok. Kurde, chcieliśmy podejść bliżej do tego jelonka, no ale niestety biedny się spłoszył. No w sumie można go zrozumieć, no ludzie tu nie są częstym widokiem. No mega. Po prostu mega. To jest naprawdę no coś cudownego. Ja nie potrafię tego wyrazić słowami, co ja teraz czuję, widząc na żywo dzikie zwierzę. No ale nie będziemy go stresować, także już odjeżdżamy. A dodatkowo gryzą nas takie małe muszki, nie wiem, czy je będzie widać, ale ich tu są miliardy, po prostu masakra. Ja wiem, że te muszki są malutkie i nie gryzą tak jak komary, ale one atakują chmarami. I no nie da się wytrzymać generalnie, no patrzcie się, jak uciekają. Teraz powrót do hotelu z Towarzystwem Zachodzącego Słońca. Dla mnie po prostu mega, no po raz kolejny powtarzam mega, ale no popatrzcie to, co się dzieje za mną. No super. A tu jeszcze chciałem wam bardziej pokazać, jak efekt tego zachodzącego słońca. Ja wiem, że zachodzące słońce to nie jest nic dziwnego, że wszędzie można spotkać, ale popatrzcie na moją twarz. Wygląda na to, jakby jakieś światło ją oświetlało, no i to właśnie oświetla to zachodzące słońce. No jest wow. I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not again. You know what?